Jeśli mam zamiar zastosować mięsień pośladkowy, górę całego pośladka, ten łuk, który jest zaraz pod kością, tą górną część i kawałek bocznej, układam się na plecach, zakładam, prawa noga ma być rozmasowana, to prawą nogę zakładam do góry, biorę piłeczkę, kładę ją w ten sposób, tak? Ta górna część, ta górna piłeczka będzie akurat przeznaczona do masażu. I rozluźniam się i roluję na boki. Rozmasowuję łuk pośladka od środka, od kości guzicznej, od kości krzyżowej na boki, idę na zewnątrz. Na zewnątrz. Skupiam się na danym punkcie, jeśli jest bardziej bolesny, mogę się przechylić na bok. Dokładnie, rozmasowuję sobie kawałek po kawałku. Cały mięsień, tak? Przesuwając na boki. Możecie się zatrzymać w jednym miejscu i rozmasować bardziej jedną stronę, jeden punkt. Jeśli chodzi o kolejną możliwość rozmasowania mięśnia pośladkowego, to oprócz położenia na plecach i rozmasowania górnej części pośladka, żeby rozmasować środek pośladka i dół, dajemy sobie piłeczkę, tak? Daję nogę na nogę i rozmasowuję pośladek dokładnie tej nogi, którą mam ułożoną u góry. Tylko że w innej pozycji, nie na leżąco, a na siedząco. Też opierając się na nodze, opierając się na rękach, modyfikuję stopień dociśnięcia do piłeczki mięśnia pośladkowego. Czyli to jak głęboko chcę. Jeśli chcę rozmasować bok pośladka bardziej, obracam się bardziej na bok i rozmasowuję. Tak? Przód, tył. Można skręcić piłeczkę pod innym kątem. Opieram i rozmasowuję na boki. W różnych ustawieniach. W ten sposób i w ten sposób. Na boki i przód, tył. Można rozmasować cały mięsień pośladkowy.